Udanie finiszuje w drugiej lidze koszykówki mężczyzn MF Meble Tczew. Zespół Jacka Miecznikowskiego w sobotę wysoko pokonał 84-65 Basket Piła. Koszykarze MF Meble są już pewni utrzymania w drugiej lidze. Tczewski zespół dominował w pierwszej kwarcie, grając aktywnie i z determinacją. Basket po dobrym okresie w drugiej ćwiartce meczu odrobił 6-punktową stratę, ale to było chwilowe wytrącenie z równowagi graczy MF Meble. Jeszcze przed przerwą gospodarze prowadzeni w ataku przez Kamila Żebrowskiego zbudowali przewagę 9 oczek. Po przerwie dystans punktowy już tylko wzrastał. Trzecią kwartę drużyna Jacka Miecznikowskiego wygrała 27-19, a czwarta także była potwierdzeniem dominacji tczewskiego debiutanta w drugiej lidze. Ostatecznie MF Meble wygrał różnicą 19 punktów, 84-65. To było najlepsze w sezonie spotkanie Żebrowskiego, który zdobył 24 punkty, ale dobrze też prowadził grę drużyny. Na to pewne zwycięstwo zapracował jednak cały zespół. Powyżej 10 oczek zdobyli Tomasz Kurpiewski, Daniel Syldatk i Łukasz Wieczorkowski. Dobrze prezentowali się zawodnicy podkoszowi. Michał Kaliński zdobył 5 punktów, miał 10 zbiórek, a Paweł Samuiło uzbierał 7 punktów i 14 zbiórek. Najbliższy mecz zespół Miecznikowskiego rozegra na wyjeździe. Rywalem będzie ostatni w tabeli grupy A drugiej ligi Dibuła Koszalin.